Zresztą jak widać, wszyscy oczekują następnego, kolejnego wykładu. Pan Leszek Balcerowicz, profesor Leszek Balcerowicz. Bardzo dziękuję, panie profesorze, że znalazł pan czas dla nas, ale dla tej bardzo ważnej grupy odbiorców, jakim jest kadra kierownicza oświaty. Na sali są dyrektorzy, są nauczyciele, są dziennikarze. Bardzo dobrze, że są dziennikarze też. Także bardzo prosimy. Witam państwa, dziękuję za zaproszenie. W początku chcę powiedzieć, że nic z tego, co powiem, nie powinno być traktowane jako krytyka osobista jakiejkolwiek osoby. Z panem ministrem znamy się od lat i znam jego poprzednią działalność, którą cenię. A teraz przechodzę do rzeczy. Proszę państwa, w Polsce jest taki przesąd, że ministrem rolnictwa musi być rolnik. Ministrem zdrowia musi być lekarz. Ministrem sprawiedliwości musi być prawnik. A ministrem oświaty musi być nauczyciel. Czy to jest zawsze najlepsze rozwiązanie? Proszę potraktować to jako pytanie retoryczne. To byłoby najlepszym rozwiązaniem, gdyby było tak, że poszczególne dziedziny działalności czy pracy miałyby taką mocną specyfikę, że nie dałoby się znaleźć w tych dziedzinach jakichkolwiek ogólniejszych prawidłowości. Ale tak nie jest. Są bardzo mocne wspólne prawidłowości dziedzin, które wydają się odrębne. I można je analizować i trzeba je analizować przy pomocy ogólniejszego modelu, co się robi. Od dziesiątków lat, przynajmniej na świecie, w pierwszym przybliżeniu ten ogólny model, czy schemat myślowy, obejmuje co? Dostawców, czyli co świadczą, jak określone usługi, w tym edukacyjne, ale także i dentystyczne, i zdrowotne. Po drugie, odbiorców, ci, co finansują. Przy czym, jak wiemy, nie ma rzeczy bezpłatnych, chyba że ktoś wierzy w świętego Mikołaja. Znam sporo osób dorosłych, które wierzą w świętych Mikołajów w polityce. W Grecy bardzo dużo wierzyli przez wiele lat w świętych Mikołajów w polityce. Płaci się albo bezpośrednio, albo poprzez podatki. Co jeszcze jest bezpłatne? No, oddychamy bezpłatnie. Niekoniecznie w świeżym powietrzu. Teraz te sfery i wreszcie trzeci element wspólny to jest mechanizmy interakcji pomiędzy stroną podaży i stroną popytu. W zależności od ich budowy albo mamy interakcję rynkową, to znaczy odbiorca jednocześnie decyduje i płaci, albo mamy interakcję prawie rynkową, jeżeli pieniądz budżetowy trafia nie wedle liczby ławek, a wedle liczby uczniów, i to nazywa się jako zasada bon edukacyjny, ale albo wreszcie mamy przetarg polityczno-biurokratyczny, jak jest duże, jak było do niedawna stosunkowo w Polsce i w dalszym ciągu w dużej mierze jest, to znaczy budżet na dany rok opiera się na budżecie z przeszłego roku plus to, co się wytarguje w zależności od siły przebicia. To są trzy rozwiązania. Dlaczego? Otóż chcę dodać tak, że współczesna ekonomia, a także praksologia, której współtwórcą był Tadeusz Kotarbiński. Współczesna, zwłaszcza ekonomia, wypowiada się nie tylko na temat firm przemysłowych, czy banków, czy giełd, ale zajmuje się również takimi dziedzinami, jak sfera polityki, gdzie w zależności od jej organizacji mamy bardzo różne wyniki. Z tego są Nagrody Nobla. Zajmuje się rodziną i stosunkami pracy. Też Nagrody Nobla z ekonomii z tej dziedziny. I wreszcie jest bardzo silny nurt ekonomiki edukacji. Nie wiem, na ile w Polsce znany, ale on dostarcza wielu ważnych wskazówek. Jest jeszcze jeden powód, dla którego nie jest najlepszym rozwiązaniem, jeżeli ministrem rolnictwa jest rolnik, ministrem oświaty nauczyciel i tak dalej. Po pierwsze, grozi to skostnieniem umysłowym. To się działa w ramach tego samego modelu i traktuje się jako jedyny możliwy, a tak nie jest.
Po drugie, świadomie lub nieświadomie, taka osoba staje się lobbystą swojego środowiska. Kogo? No tych producentów, dostawców. I myli interes dostawcy z interesem odbiorcy. A to są rozbieżne. Nie wszystko to, co służy dostawcom, jednocześnie służy odbiorcom. Nie wszystko to, co podoba się związkom zawodowym, jest dobre dla uczniów. I to jest understatement. Można wręcz powiedzieć tak, że wszystko to, co się podoba związkom zawodowym, jest niedobre dla uczniów. I generalnie w każdej innej dziedzinie. I to jest teza empiryczna, to nie ma żadnych uprzedzeń. Są modele i badania, które to pokazują. Proszę Państwa, i dlatego warto popatrzeć z punktu widzenia szerszego modelu na to, co mamy w Polsce. Za chwilę to zrobię, ale jeszcze jedno chciałbym powiedzieć. Są pewne uniwersalne kategorie umysłowe, które trzeba stosować do analizy każdej dziedziny, łącznie z oświatą. Uniwersalną, niezbędną kategorią analityczną jest pojęcie społecznej efektywności. To znaczy zestawiamy określone dla danej dziedziny efekty z nakładaniem. Trzeba dążyć do stosunkowo wysokich efektów, ale następnie dążyć do tego, żeby te wysokie efekty osiągane były przy minimum nakładów. Jeżeli mamy sytuację, że mamy efekty, ale nakłady są o wiele większe niż te, które są niezbędne, mamy najgorsze marnotrawstwo. Ludzie nie kojarzą tego z pojęciem marnotrawstwa. Jest to dużo gorsze marnotrawstwo niż to, co zwykle uważa się za marnotrawstwo, jak się zobaczy worek cementu, który tam gdzieś jest skostniały. To jest dla ludzi marnotrawstwo. Najgorsze marnotrawstwo to jest wydawanie dużo więcej niż potrzeba dla osiągania określonych efektów. I z takim gigantycznym marnotrawstwem mamy do czynienia w Polsce, szczególnie w oświacie. Jak czytam wypowiedź byłej pani minister, pani Haller, że oświata zależy od ministra finansów, to mamy do czynienia z deklaracją, która jest poparciem tego marnotrawstwa. Tak jak gdyby nic nie zależało od tego, co się dzieje w tym resorcie i jak gdyby wszystkie nakłady były uzasadnione, to znaczy niezbędne do osiągnięcia tych efektów. Dlaczego mówię o marnotrawstwie wtedy, kiedy wydaje się dużo więcej niż niezbędne dla osiągnięcia określonych efektów? Proszę Państwa, my to rozumiemy w życiu prywatnym. Proszę sobie wyobrazić, bo w życiu prywatnym uświadamiamy sobie, że nie żyjemy jeszcze w komunizmie, tej utopii marksowskiej. To znaczy, że nie ma, zasoby są nieograniczone, nie ma problemu wyboru, tak? Ale my wiemy, że ten świat nie istnieje i nie będzie istnieć. To znaczy, że zasoby są ograniczone, włącznie z pieniędzmi. Jeżeli wyda się więcej na jedną dziedzinę, to się wyda mniej na inną dziedzinę. I to doskonale rozumiemy w życiu prywatnym. Bo każdy z nas jest ograniczony. Nie widzę tu milionerów ani miliarderów. I w związku z tym codziennie podejmujemy takie decyzje. Jeżeli wydamy więcej na cel A, to wydamy mniej na cel B. I te korzyści, jakie tracimy z tego, że wydajemy na A, a nie na B, nazywa się, i to jest niezbędna kategoria umysłowa, koszty alternatywne. Utracone korzyści. I to rozumiemy w życiu prywatnym przecież. Czy będziemy oszczędzać na mieszkanie albo lepsze mieszkanie, czy na samochód. Natomiast jest iluzja dotycząca budżetu, że można wydać i na to więcej, i na to więcej, i na to więcej i wszystkim starczy. A ile osób w Polsce wierzy w świętych Mikołajów w polityce? To jest rodzaj infantylizmu. Tak? Tymczasem jak nadmierna i długotrwała wiara świętych Mikołajów kończy się Grecją. Znaczy głosowali na świętych Mikołajów, to znaczy na hochsztaplerów w polityce, którzy mu obiecywali, że każdemu dadzą i dawali, aż do kryzysu. Dlatego jest niesłychanie ważne ze społecznego, ludzkiego punktu widzenia, żeby nie było takiej wiary, jak ta, która była wyrażona w wypowiedzi pani minister oświaty, że wszystko zależy od większych pieniędzy i wszystkie nakłady są uzasadnione. Teraz, proszę Państwa,
Jeszcze jedno chcę powiedzieć, korzystając z okazji dziennikarzy. Mamy nareszcie debatę nad tym ogromnym marnotrawstwem decyzyjnym w polskiej oświacie. Ogromnym. I co słyszymy na przykład z ust szefa Związku Nauczycielstwa Polskiego? On w sposób demaskatorski mówi, że tu przecież chodzi o oszczędności. A oszczędności są złe. On tak definiuje oszczędności, że one są złe, że on nie rozumie podstawowej rzeczy. Że jak się wydaje za dużo w stosunku do efektów na jedną dziedzinę, to ludzie za to płacą. Czyli także te kategorie analityczne są niezwykle, niezwykle ważne i z tego trzeba ludzi rozliczać. Proszę Państwa, teraz przejdę może kierując się tym generalnym modelem, ale także moimi kontaktami z dobrymi nauczycielami liceów, którzy się zgłaszają. To nie jest tak, że siedzę sobie w wieży kości słoniowej. Mam liczne kontakty. Spójrzmy wobec tego, z punktu widzenia tego generalnego modelu oraz wiedzy, którą Państwo macie i ja częściowo też, jak można scharakteryzować taki polski system oświatowy. Więc po pierwsze, tak jak powiedziałem, charakteryzuje się on, i tu zgoda, niezłymi efektami oświatowymi, jeżeli uznawać za ostateczną dorocznie PISA, i o wiele za dużymi nakładami w stosunku do tych, co wystarczyłyby, żeby osiągać te same efekty, czyli gigantyczne marnotrawstwo. Co się składa na to marnotrawstwo? Po pierwsze przywilejek pochodzące z lat 80. w karcie nauczyciela. Nie można tam się sprzeczać, jakie jest pensum, ale po wszystkich sprzeczkach okaże się, że jest najniższe w Europie. Obok nas kto jest? Grecja. Ostatnio podwyższyli, bo kryzys na nich wymusił. Proszę nie traktować pani przy tego osobiście, ale jestem zdumiony, że teraz będzie komisja, która będzie badać, jakie będzie pensum, to za pół roku będą wyniki, a potem będą wybory i niczego się nie zrobi. A w międzyczasie kraj będzie się pogrążał. Po drugie, pani obecna minister oświaty, może nie wiedząc o tym, sformułowała gigantyczny akt oskarżenia wobec własnego rządu. Cytuję. Dziennik Gazeta Prawna, 3 września 2012 rok, strona B6. Otóż odnosząc się do postulatów władzy lokalnej, pani minister mówi, warto zauważyć, że subwencja oświatowa od 2007 roku wzrosła z 28 miliardów do 38,6 miliarda. To wzrost o ponad 10 miliardów, a wszystko to w sytuacji, w której gwałtownie maleje liczba uczniów. Przecież to jest akt oskarżenia, ale ona to chyba mówi w tonie pochwalnym. Jaką my mamy siłę lobbingową, żeby wymusić na tym? Przecież jeszcze bardziej wzrosło marnotrawstwo. I na dodatek to się działo w warunkach, kiedy ta właśnie liczba uczniów spada, a z badań Banku Światowego wiemy, że w dużej przedziale wartości liczebność klasy nie ma znaczenia dla efektów oświatowych. To nie ma znaczenia. Oczywiście jak się dojdzie do dwóch uczniów na nauczyciela, to nasza perspektywa przy utrzymywaniu obecnych rozwiązań, to może to jakoś lepiej wpłynie. Ale tam 20-30 nie ma. To znaczy to jest iluzja, że dzięki temu podwyższano efekty oświatowe. Dzielono klasy, żeby utrzymać liczbę nauczycieli. Nawiasem mówiąc, władze samorządowe mogły więcej zrobić. A nie tylko dokładać. To nie jest tylko... Jeszcze jedna uwaga. Proszę Państwa, w Polsce jest błędna nazwa samorząd, który sugeruje, że to nie jest część państwa. To jest władza lokalna, będąca częścią państwa. No i ta władza lokalna, przynajmniej w części, goniąc za krótko całą popularnością, zamiast likwidować czy reorganizować szkoły, to dosypywała i krzyczała, że nie ma pieniędzy. Tu ja nie polemizuję z tym, że była taka spychotechnika ze szczebla centralnego, ale także było odkładanie niezbędnych zmian.
na szczeblu władzy samorządowej, aż doszło do sytuacji, w której już się dalej nie da. W jakimś sensie. Ale to po obu stronach. I wreszcie, proszę Państwa, coś, co jest niebywale rażące. Dla każdego, kto myśli kategoriami efektywności społecznej, a nie lobbingu czy grupy zawodowej. Utrzymywanie stałej mniej więcej liczby nauczycieli przy spadającej wyraźnie liczbie uczniów i dawanie na dodatek podwyżek bez żadnej próby do tej pory reformy. My mamy w przeliczeniu na jednostkę pracy bardzo wysokie płace z tych względów, o których sobie przed chwilą mówiliśmy. Po czwarte, de facto jest niemal zupełny monopol szkół publicznych, czyli jednego typu. Nawiasem mówiąc, tutaj to mówię, jest błędem powoływać się tak na jeden kraj, nawet jeżeli on uważany jest za prymusa, na przykład Finlandię. To jest elementarny błąd. Trzeba patrzeć na całą zbiorowość krajów, zobaczyć, czy nie istnieją jakieś szczególne czynniki w przypadku Finlandii, które tłumaczą, dlaczego tam system z monopolu publicznego jako tako działa, ale te specjalne czynniki mogły powodować, że inny system będzie jeszcze lepiej działać. To mówię z elementarzem, proszę. Więc przestrzega Ministerstwo Oświaty przed opieraniem wniosków na przykładzie jednego kraju. To jest elementarna statystyka, metodologia nauki. Po czwarte, tak, z czego się bierze ten monopol? Jak mamy szkołę publiczną, czy charakteryzuje się szkoła publiczna? Nieuchronnie musi mieć jakiś polityczny organ prowadzący. Tak? To jest cecha. Albo będzie polityczny organ centralny, albo polityczny organ lokalny. Czyli tą drogą, w zależności od tego, kto sprawuje władzę, mamy wchodzi upolitycznienie. Różnymi metodami i niektórym ludziom nie mieści się w głowie, że może istnieć szkoła bez organu prowadzącego w roli politycznej. A może. A czy przedsiębiorstwo produkujące ołówki ma polityczny organ prowadzący? No miało do niedawna ze socjalizmu. Ale okazało się, o dziwo dla niektórych, że ołówki można produkować nawet lepiej bez politycznego organu prowadzącego. Zęby można leczyć bez politycznego organu, przychodnie zdrowotne mogą być prywatne, to znaczy nie mieć politycznego organu prowadzącego i tak dalej. Jest narastające doświadczenie empiryczne, które pokazuje, że odejście od monopolu jednego typu własności, przechodzenie do szkół, które można nazwać wolnymi, daje pozytywne rezultaty. Znam różne wyniki badań, czytam te badania. Jeden z najnowszych opracowań to jest opracowanie Wielkiej Brytanii o motywie zysku jako bardzo ważnym czynniku w podaży usług oświatowych. Służę potem referencjami, tymi innymi, proszę Państwa. Oczywiście to napotyka na socjalistyczny zabobon, że niektóre dobra nie mogą być skalane motywem zysku. Już się ludzie pogodzili, że buty mogą być skalane motywem zysku, samochody mogą być skalane motywem zysku, nawet cegły. Co jeszcze? Domy to już gorzej, tak? Bo to już tu więcej socjalizmu. Ale nie mogą zrozumieć, że są pewne ogólne prawidłowości, z których wynika również w świetle badań empirycznych, że można wprowadzić konkurencję do usług oświatowych i można, i że ta konkurencja jest wtedy wystarczająco silna, jeżeli wchodzą tam przedsiębiorstwa kierujące się. Jaki to jest najlepszy bodajże przykład w krajach rozwiniętych? Szwecja. Szwecja. Szwecja mamy najwięcej szkół, które są wolne i są prywatne i model szwedzki w tej dziedzinie jest eksportowany do Wielkiej Brytanii. A dlaczego w Polsce mamy praktycznie monopol szkół publicznych? Że tam, jeżeli jest monopol jednej formy, to jest, jeżeli mamy monopol własności socjalistycznej, to znaczy własność niesocjalistyczna jest zakazana. Tak było w socjalizmie. To Lenin kiedyś mówi, że własność prywatna odradza się każdego dnia, więc trzeba ją cały czas zwalczać. Więc to muszą być bariery tworzenia szkół niepublicznych. I Państwo pewnie je znacie, ja tam też trochę znam. A przede wszystkim bariery przekształcania szkół publicznych w niepubliczne.
Bo w oświaty chyba mamy tak, że mamy dużą liczbę szkół, to nie za dużą. I w związku z tym wejście jest trudne, skoro już jest dużo podaży, natomiast trzeba przekształcać. Czy przekształcili zmiana przez przekształcenie. No ale tu mamy bariery, które trzeba po prostu usunąć. Co jeszcze można powiedzieć? A, chcę zauważyć, że pod względem i zasad, i praktyki w Polsce jest gorzej niż w zdrowiu, w służbie zdrowia. Dlaczego? Bo w służbie zdrowia na poziomie już zasad zaakceptowano, że nieważne jest, czy szpital jest prywatny, czy publiczny. Ważne jest, żeby tam wygrywał konkurs ofert. W praktyce to wygląda różnie, ale mamy rosnący udział sektora niepublicznego w świadczeniu usług zdrowotnych, zwłaszcza w opiece podstawowej. I co? Ci, co chodzą do przychodni prywatnych, umierają w większej liczbie niż to, co chodzą do przychodni publicznych? Nie. Nie znam takich danych. Te same zasady, a nawet bardziej, powinny obowiązywać, jeżeli chodzi o świadczenie usług oświatowych. I nawiasem mówiąc, mam wrażenie, które trzeba będzie sprawdzić, że ta faktyczna dyskryminacja placówek niepublicznych jest sprzeczna z konstytucją. Ale to posprawdzamy. To jest niekonstytucyjna dyskryminacja. Co jeszcze można powiedzieć? No i wreszcie, co jeszcze do dopełnienia? Mamy biurokratyczny nadzór nad jakością. To są kuratoria. Nie kwestionuję samej idei, że musi być jakiś merytoryczny nadzór nad tym, że są pewne minimalne standardy jakości. Natomiast pytanie, które Państwo, na które odpowiedź lepiej znacie, jak to wygląda w praktyce polskiej? Ilu nieudanych nauczycieli pracuje w kuratoriach? Czyli to też trzeba zreformować. Teraz tak, z całej ogromnej wiedzy, jaka się nagromadziła na temat działania różnych systemów instytucjonalnych, wiemy, że ten system nie może dobrze działać w kategoriach społecznej efektywności, to znaczy relacji nakładów do efektów. I nawet jeżeli się zdarzy, że efekty są niezłe, to jak widać, nakłady są dużo większe niż niezbędne i mamy gigantyczne społeczne marnotrawstwo. A na to tego typu system, i nie tylko to jest doświadczenie Polski, jest bardzo sztywny, to znaczy bardzo mało innowacyjny. Proszę zresztą zauważyć, jakie metody edukacji stosuje się w większości szkół. Ja też stosuję. Kredę i tablicę. Ale próbuję to rozluźnić, to od razu chcę powiedzieć, że jako skromna cegiełka ze strony organizacji, którą założyłem, Forum Obywatelskiego Rozwoju, to są komiksy na tematy ekonomiczne. Polecam Państwa uwadze. Konkludując, jeżeli zgadzamy się z tą diagnozą, to można z niej wyciągnąć pewne terapeutyczne wnioski. Po pierwsze, od terapii do diagnozy. Po pierwsze, trzeba zlikwidować wszystkie prawne ograniczenia, które przyczyniają się do marnotrawstwa, to znaczy do większych nakładów niż efektów. No i tu wiemy, nie ma co powtarzać. Trzeba zlikwidować system, który jednocześnie i prowadzi do marnotrawstwa, i jednocześnie obniża jakość. Jeżeli mamy w praktyce, czy się stoi, czy się leży, i jeżeli nieudaczników nie można zwolnić, to jak można na dłuższą metę myśleć o podtrzymywaniu wysokiej jakości? Nie da się na dłuższą metę. Trzeba zlikwidować bariery przekształcania szkół w publicznych z niepublicznych i bariery tworzenia nowych, ale tak jak powiedziałem, główny manewr to jest przekształcanie. No i trzeba zreformować kuratoria, to znaczy te organy nadzoru, żeby pewne minima efektów oświatowych były przestrzegane. Nie jest to rewolucyjny program. Dużo więcej zmian wprowadziliśmy gdzie indziej. A tam, gdzie było mniej, są różne dysfunkcje. Tam, gdzie się utrzymuje monopol, mamy Pocztę Polską. I bez monopolu Poczty Polskiej by nie było. No i teraz na koniec. W jakich sytuacjach mamy głębsze reformy?
albo przez nacisk społeczny przed kryzysem, albo kryzys czasami wymusza, tak dalej się już nie da. Nie życzę Polsce kryzysu, w związku z tym wzywam do daleko większego nacisku na decydentów różnych szczebli, również opozycję i na MEN, żeby wreszcie usunąć te ewidentne bariery społecznej efektywności. I na koniec chcę powiedzieć, że i to nie adresuję do pana ministra, że jestem zdziwiony tą wygodnicką postawą MEN-u, że z jednej strony mamy samorządy, które nareszcie wypracowały jakieś stanowisko, prawdopodobnie zbyt łagodne, z drugiej strony mamy te związki zawodowe, a my jesteśmy pośrodku. Rząd nie powinien być pośrodku w dobrych sprawach. To może jest taka na krótką metę niezła strategia polityczna, na dłuższą nie. Bo proszę Państwa, to ogromne marnotrawstwo, to znaczy te podwyżki bez reform, co one oznaczają dla przeciętnego obywatela? Co roku dodatkowe 5 miliardów złotych. To jest więcej niż do budżetu wpływa z podwyżek VAT-u. Czyli za brak reform w oświacie, co gorsze, za antyreformy w postaci podwyżek bez reform, my już płacimy. Tylko problem polega na tym, że większość ludzi nie wie. W związku z tym trzeba to doprowadzić do świadomości społecznej i wymusić reformy, zamiast tego, żeby kryzys je wymuszał. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. I teraz na pewno będzie dużo pytań. Tak sobie wyobrażam przynajmniej. I komentarze, tak? Widzę, że pierwsza osoba zgłoszona, tak? Pan minister zapowiedział rzeczywiście przedtem, że na następny, ja to doskonale rozumiem, także proszę nie traktować jego wyjścia jako manifestację. Tak jest. Proszę bardzo. To władzy ministerialnej nie należy się bać. Władza ministerialna powinna się bać, jeżeli nie reformuje. Dobrze. Panie profesorze, mam dwa pytania. Pierwsze pytanie następujące. Mówił pan profesor o modelu szwedzkim. Czy ten model szwedzki jest oparty o starą koncepcję welfare state'u szwedzkiego? Czemu? Welfare state'u, koncepcję welfare state'u. I teraz drugie pytanie. Czy wolna szkoła będzie terapią szokową polskiej oświaty? Dziękuję. Po co pan zaczyna od straszenia ludzi jakimś takim epitetem terapia szokowa? No, co jest najlepsza reforma? Terapia szok kojarzy się z ludzią z wstrząsem elektrycznym. A to nie jest przyjemne skojarzenie. Chcę tylko powiedzieć, że to, co nazywano terapią szokową, nigdy nie używałem tego słowa, to jest szybkie i radykalne leczenie choroby. Jeżeli się odkłada leczenie choroby, to pacjentowi na zdrowie nie wychodzi. Może mieć iluzję zdrowia, ale ona się kończy. I to dotyczy oświaty, moim zdaniem. To jest odnośnie wyrażenia. Nie używajmy języka, który oznacza, że strzelamy sobie w stopę. Czyli zniechęcamy do tego, co pacjentowi wyjdzie na zdrowie. Co do pierwszego, proszę Państwa, pojęcie państwa socjalnego czy państwa dobrobytu oznacza, że mamy duże wypłaty z budżetu na dwojakiego rodzaju dobra. Jedne to są zasiłki różnego typu, emerytury z ZUS-u. Mam nadzieję, że Państwo nie mylicie OFE z ZUS-em, mimo tego, co rząd twierdził. Także ZUS to nie OFE, a OFE to nie ZUS, bo w ZUS-ie nie gromadzi się żadnych pieniędzy. W ZUS-ie gromadzi się utajone długi. I to przekazanie części składek do ZUS-u to było ukrycie długu. Okej, to była taka mała dygresja. Otóż duże, dwojakiego typu, transfery na zasiłki, emerytury typu ZUS-owskiego, zasiłki chorobowe. Nawiasem mówiąc, w Polsce, w jakich grupach zawodowych, szczególnie, jakie grupy zawodowe są szczególnie chorowite? Wojsko, policja i tak, prokuratorzy, dlaczego? No mają 100% zasiłku. Przecież to zachęca do nadużyć. My tu mamy ogromny deficyt, kłopoty i zostaje to. A 80 jest za dużo, Czesi mają 60. Czyli w Szwecji jest taka iluzja, od razu powiem, że Szwecja stała się bogata, bo ma duże państwo dobrobytu. To jest nieprawda.
Szwecja w końcu XIX wieku była bardzo biedna. Setki tysięcy Szwedów emigrowało do Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza do stanu Minnesota. I Szwecja zaczęła się rozwijać, bo wprowadziła bardzo wolnorynkowy system gospodarczy. Wzbogaciła się, a kraje bogatsze miewają okresowe szaleństwa. Więc zbyt szybko rozwijali to państwo socjalne, aż co przyczyniło się do kryzysu na przełomie lat 80. i 90., ale wtedy Szwedzi dokonali głębokich reform. Ograniczyli państwo socjalne, wprowadzili mechanizmy dyscypliny finansowej. Ich dług publiczny do PKB wynosi 30%, u nas 55% co najmniej. I wreszcie wprowadzili wiele elementów wolnego rynku. Więcej, w niektórych dziedzinach niż w Stanach Zjednoczonych. I takim elementem typu wolnorynkowego jest to, że oni znieśli monopol jednego typu własności szkół i umożliwili zakładanie tak zwanych wolnych szkół. To znaczy takich, które nie mają żadnego politycznego organu prowadzącego. Czyli przez to nie są upolitycznione. No i wedle analiz, które mam okazję czytać, to się podaje niezłe rezultaty, na tyle dobre, że eksportują ten model. Proszę bardzo. Dzień dobry, Daria Michalska. Ja prowadzę właśnie szkoły niepubliczne od 15 lat i zmagam się z różnymi problemami. Prowadzę od żłobka, od zeszłego roku po przedszkola, gimnazjum, szkołę zawodową, szkołę policjalną, szkoły dla dorosłych, także po prostu jakby w tej oświacie siedzę dosyć mocno. Zdarzyło mi się być również dyrektorem szkoły publicznej, liceum ogólnokształcącego. No, użyłam jak żaba w studni właśnie w związkach, jeżeli chodzi o związki zawodowe. No ale to są cenne doświadczenia. I to, co mówił pan profesor, bardzo mnie cieszy. Chciałabym, żeby to nie zostało tylko na tej sali. Dodam tylko, że nie jestem ministrem oświaty. No i to widać właśnie. Powiem tak, bardzo trzeba by przekonać do przekształcania tych szkół samorządy, ponieważ ja rozmawiam z samorządami, współpracuję z kilkoma samorządami z racji tego, że różne są organy rejestrowe, więc wiadomo i gmina i starostwa. No niby wiedzą, że dopłacają do swoich szkół, bardzo dopłacają, właściwie 50%, no i właśnie narzekają. Ja mówię, to nie wiecie, co się robi, to się prywatyzuje po prostu. Bo ja, proszę państwa, mam 230 osób w placówce, jedną sprzątaczkę na 3/4 etatu i ja muszę sobie radzić z subwencji. Obok szkoła, gmach 4 razy taki jak mój, 100 uczniów, 5 sprzątaczek woźny. Ja nie wiem w ogóle, do czego jest instytucja woźnego w tych czasach. Jak naprawienie klamki, to jest naprawdę 5 zł i nie trzeba kogoś zatrudniać na cały etat. Ale to my wiemy, organy prowadzące czy dyrektorzy szkół niepublicznych, i to już jest bez znaczenia, czy to są szkoły prywatne, które ja prowadzę. No i to oburzenie, jak to zarabia się na oświacie. No ja po to zasuwam po 12 godzin, no właśnie, żeby zarabiać. I no jest to jakiś problem społeczny. Ten, kto nie zarabia, jest pasożytem. No, bardzo mnie to cieszy. Ja bym chciała w ogóle, żeby media o tym napisały, żeby to było głośniej, bo no, mam takie obawy, że my to wiemy, bo szkoły niepubliczne, proszę państwa, działają 23 lata. To nie jest nic nowego. Tutaj odpowiadam ad vocem, co pan powiedział, no jak to tak niepubliczne nagle nas zaleją. One już są i działamy równolegle i uzupełniamy tą lukę edukacyjną, uzupełniamy się wzajemnie. Zdrowa konkurencja, myślę, że jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Ja naprawdę mogę pomóc, ja mogę, bo ludzie, no przedszkole pani prowadzi takie Europejskie Akademie Dziecka. Ja mówię, ja pani pokażę, proszę wykupić franczyzę, ja za panią to zrobię. Niech pani sobie prowadzi takich 10. No ale to, żeby chciało się chcieć. Proszę państwa, ja jestem właścicielem, dyrektorem, organem prowadzącym, matką, ojcem i związkami zawodowymi. I naprawdę świetnie się dogadujemy, po prostu to działa. I z roku na rok otwieram coraz więcej placówek, natomiast mamy podwórkę. Ja powiem jeszcze jedno. Pan tu tak się martwi, że taka mała subwencja jest w szkole niepublicznej, takie biedne miasto czy starostwo musi dopłacać. No naprawdę się wzruszyłam, ponieważ ja na szkoły młodzieżowe dostaję tyle samo subwencji, co szkoły publiczne. I nie mam 30 osób w klasie, tylko różnie. Albo 5, albo 12, albo 22 osoby. Zależy. No worek jest jeden, jakoś powiedzmy sobie radzimy.
i nie mam do kogo przyjść. Dyrektor szkoły publicznej pisze tak, bo ja też byłam dyrektorem szkoły publicznej, to była bajka. Panie starosto, a w tym roku może okna? No pani dyrektor, no w tym roku może nie, no ale w przyszłym. A to może piec wymienimy. No ja tylko pisałam wnioski. Teraz, no niestety, ja nie napiszę do starosty czy do burmistrza, bo mi gzymsy spadają, tylko musiałam tak się zorganizować, żeby wyremontować cały budynek, dach, elewację i nikt mi niczego nie dał. Mało tego, ministerstwo w tej chwili podciąga rozliczenie dotacji o finanse publiczne, więc już inwestycji nie, remontów dużych nie i w zasadzie to tak najlepiej to, żeby w ogóle nas nie było. I to, że się o nas nie mówi i udaje, że nas nie ma i fochy różne mają starostwa i samorządy, to jest tak jak z przeciągiem. Nie znaczy, że go nie ma, bo my jesteśmy i działamy. I takie wsparcie, jak tutaj pana profesora Balcerowicza, proszę naprawdę się tego nie bać, proszę przekształcać te szkoły. Dziękuję bardzo. Poproszę o kontakt indywidualny. A o jeszcze jedno, proszę państwa, może za pośrednictwem organizatorów. Staram się założyć i rozwinąć przez Forum Obywatelskiego Rozwoju forum oświatowe. Mamy kontakty, jak powiedziałem, z dobrymi dyrektorami szkół, ale chętnie poszerzymy. Więc proszę o zgłaszanie, to może do pani, tak? To jest adres internetowy na naszych flagowych publikacjach. Zostawi to nam. Tak, to jest zresztą tam dostępne. Proszę bardzo. Rafał Kunaszyk, prezes firmy Eurokreator, zajmującej się rynkiem pracy i edukacją. Chciałem się odwołać do takich dwóch wątków, dla mnie często bardzo ważnych. One mają zaczepienie też w funduszach europejskich, dlatego że pracując z samorządami nad strategiami rozwoju szkół, zwróciliśmy i w ogóle placówek oświatowych, zwróciliśmy uwagę na jeden bardzo ważny element, że łatwo było zbudować. Największy problem teraz jest utrzymać to, co zostało zbudowane. I miałem taki przykład, kiedy jeden ze znajomych wójtów chwalił mi się, jakie wspaniałe, doskonałe przedszkole zbudował. Później się okazało, że trzeba to przedszkole zamknąć z powodu braku dzieci zainteresowanych z danego obszaru. I to jest jeden z problemów, że to jest dla mnie takie bardzo ładne określenie między nic a wants. Czyli z jednej strony potrzeba, a z drugiej strony chcieństwo. Czyli szukanie takiego elementu, który będzie się odwoływał do analizy. Analizy z jednej strony potrzeb edukacyjnych, z drugiej strony potrzeb ekonomicznych. W odwołaniu do tego modelu kłania mi się coś, co można znaleźć też w odniesieniu do partnerstwa publiczno-prywatnego, czyli możliwości wprowadzenia często do tego typu infrastruktury innych podmiotów, które staną się suboperatorami danego przedsięwzięcia. Te modele powoli samorządy zaczynają ćwiczyć współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ale to jest bardzo ważny czynnik, dlatego że możliwość prowadzenia atrakcyjnego produktu, bo ja będę mówił tutaj produktu i pewne usługi, zmierzając cały czas do tego elementu rynkowego, też będzie wpływała na jakość ze względu na posiadanie środków przez tego, który tym danym obiektem zarządza. Bo samorządy dzisiaj mówią o bardzo krótkiej kołdrze, a nie za bardzo wiedzą, co zrobić. Więc pierwsza rzecz, która się zawsze pojawia, to zwalniamy nauczycieli. Druga rzecz, tak naprawdę to jest nikt nie szuka sojuszników. I ja chciałem tutaj szukać takiego elementu, który często by zaczął łączyć podmioty publiczne z niepublicznymi w zakresie współpracy środowiskowej. I żeby nie być gołosłownym, my jesteśmy w Krakowie w takiej sytuacji na jednym z osiedli, gdzie moje dzieci chodzą do szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców, w której sami jesteśmy, jakby tworzymy to środowisko. Niedaleko od nas jest szkoła publiczna, duża szkoła publiczna. Ale dyrektor mówi, że dla niego to jest bardzo ważne. On nie traktuje nas jako zła koniecznego, tylko traktuje nas jako pełne dopełnienie tego modelu konkurencji. To może być inny trochę odbiorca, to może być inny uczeń. Ale najważniejsze w tym wszystkim, i tu moje pytanie jest, czy pan profesor jest w stanie takiej swojej analizy zaproponować pewne rozwiązania, które jakby nie stawiały nam tej bariery? Zła szkoła, publiczna, dobra szkoła, niepubliczna, albo odwrotnie, bo to zależy, kto o tym będzie mówił. Tylko szukały takich dobrych szkół, które będą traktowały jako najważniejsze potrzeby ucznia,
a które jednocześnie będą wykorzystywały, często budując montaże finansowe, potencjał lokalny, tak, aby to wszystko nam się bilansowało. Po pierwsze, dlaczego z taką pokorą mówi Pan o istnieniu szkoły prywatnej? Tonem usprawiedliwiania się, tak jak, że przepraszam, że istnieje. No dlaczego? To jest anomalia, to tego powinno być więcej. To, co się sprawdza w zdrowej konkurencji, powinno się rozszerzać. Więc proszę nie usprawiedliwiać istnienia. Tylko trzeba, ja nie potrafię w tej chwili Państwu powiedzieć więcej niż te cztery elementy, które można oczywiście skonkretyzować. Mogę powiedzieć, likwidacja rozwiązań prawnych, które wymuszają nieefektywność w sensie nadmiernych wydatków w stosunku do nakładów. Po drugie, likwidacja barier przekształceń. Chyba najważniejsza, bo przez przekształcenia wychodzimy z pierwszego elementu. Po trzecie, to nawet trzy elementy widzę. Daleko lepszy merytoryczny nadzór. I z tym się, proszę powiedzieć, rynki działają różnie. Zwykle działają lepiej, nawet jeżeli są niedoskonałe, niż mechanizmy biurokratyczno-hierarchiczne. Oczywiście w pewnych dziedzinach nie da się uniknąć. Jakby to powiedzieć, sądy. Tak? Nie będziemy, tu motyw zysku nie powinien mieć miejsca. A jak ma, to się nazywa korupcja. Ale w ogromnej liczbie dziedzin, które wedle mentalności socjalistycznej powinny być socjalistyczne, da się wprowadzić te generalne zasady. Tyle tylko, że czasami występuje coś, co analitycy systemów i ekonomiści nazywają asymetrią informacji. Znaczy dostawca ma dużo więcej informacji niż odbiorca. Weźmy tak, szewc, sprzedawca butów nie ma takiej przewagi informacyjnej nad nabywcą, co sprzedawca usług zdrowotnych. Z tego nie wynika wcale, że systemy biurokratyczne są lepsze w służbie zdrowia, wynika tylko tyle, że rynki tam są bardziej złożone. I wtedy pojawia się problem, jak zmniejszyć tą różnicę w informacji, czasami poprzez nakładanie pewnych obowiązków informacyjnych. Na przykład szpitale w Stanach Zjednoczonych, łącznie z prywatnymi, wedle mojej wiedzy, w niektórych Stanach, muszą upubliczniać, jakie są wskaźniki zgonów o określonych tam chorobach. Wyobrażałbym sobie, że jeżeli chodzi o konkurencję między szkołami różnego typu, to jakie byłyby wskaźniki? Oczywiście trzeba bardzo dobrze opracować i kontrolować. Przyrost efektu oświatowego. Bo trzeba brać pod uwagę różnice na wejściu, tak? Po drugie, uważam, że odsetek absolwentów, którzy przez co najmniej 2 lata pracują. Znaczy takie wskaźniki rynku pracy. Nawiasem mówiąc, skoro MEN istnieje, to minimum, co powinno między innymi robić, to pomagać ludziom, tym uczniom czy rodzicom, w wyborze takich kierunków, które nie skazują ich od razu na bezrobocie. Znaczy to jeszcze bardziej dotyczy oczywiście szkolnictwa wyższego. Czy mówiąc prosto, ja się trzymałbym tych trzech generalnych propozycji, które da się skonkretyzować, zrobić program, trzeba się zorganizować, proszę Państwa. Nie ma reformy bez nacisku, bo grupy nacisku antyreformatorskie są zawsze czynne. W każdym społeczeństwie jest sporo ludzi, którzy lubią pieniędzy innych ludzi. To się nazywa państwo socjalne. Pieniądze innych ludzi. No i jeżeli tylko takie grupy roszczeniowe działają, przeważają, to idzie to w kierunku Grecji. W demokracji też. Bo nie ma przeciwwagi. Część z Państwa, tam, każdy zna się na elementarnej fizyce, więc powiem wypadkowa siła. Wypadkowa siła decyduje, tak, o kierunku ewolucji społeczeństwa, państwa, gospodarki. Jeżeli wypadkowa jest zdominowana przez grupy roszczeniowe, antyreformatorskie, to się źle kończy. Zawsze. To jest tylko kwestia czasu. W Polsce zbyt wiele ludzi ustawia się w sytuacji petenta wobec władzy. Ja nie namawiam do naśladowania Solidarności z kilofami, górnicy i tak dalej, ale namawiam do wykorzystywania nowoczesnych środków. Jest internet, poza tym samoorganizacja się po to, żeby naciskać, budować przeciwwagę. W pojedynkę człowiek się boi, ale w dużej grupie mniej. Możecie nazwać to samoobroną. Mogę? Czy jeszcze nie? No, mikrofon, nie da się ukryć.
Dziękuję. Ja się nazywam Anna Sobala-Zbłoszczyk i jestem dyrektorem Wolnej Szkoły. Chciałam się przedstawić, tak. Bardzo mnie cieszy to, co pan profesor mówi, ale też jestem doskonale, prowadzę szkołę wiele lat, to jest szkoła, która na rynku odniosła sukces, na warszawskim rynku. Jest to sukces, który jest poparty 23 latami doświadczenia. I wiem też, jakie demony budzi, może obudzić pana argumentacja. Ja taki o jednym chciałabym powiedzieć, mianowicie oświata to jest bardzo wrażliwa sfera. I to, co jakby, ja popieram bardzo ideę wolnych szkół i w ogóle myślę, że są w Polsce możliwe i że można by to zrobić, ale wyobrażam sobie też, jaki się pojawi od razu argument. I pierwszy będzie taki związany z wykluczeniem społecznym. Związany z tym, co robić z dziećmi, które no, są po prostu gorsze, tak? czy w jakiś sposób doświadczone przez los. I ten system, jak zrobić ten system, żeby je dobrze potraktował, bo on jest bardzo wrażliwy i jeśli chodzi o dzieci, no to nie można ich zgubić. Ja znam szkoły prywatne, znam szkołę prywatną, która wyrzuciła niepełnosprawnego ucznia, bo zaniżał poziom. To jest oburzające, ale to się zdarza. To jest możliwe. Ja wiem, że to jest możliwe. Jest teraz pytanie do pana profesora, czy komentarz, jak sobie z tym poradzić, jeżeli byśmy już szli w tych naciskach, żeby tworzyć w Polsce wolne szkoły, tak publiczne, jak i niepubliczne, to jak to robić, żeby z tą wrażliwą sferą sobie poradzić, żeby tych dzieci nie zgubić? Czy jest na to jakaś... A to prywatnie tylko gubią dzieci, a publicznie niczego nie gubią? Myślę, że jak jest coś publiczne, ale... to z samej nazwy jest dobry, a jak jest niepubliczny, to zły? Nie, ja mówię o tym, że taki demon się pojawi w argumentacji. To jest pierwsza rzecz, jaką usłyszę, jeżeli będę chciała robić taki nacisk. To znaczy, jeżeli będę chciała działać nie prywatnie, ale instytucjonalnie i mówić, że tak trzeba. Dobrze. Jak sobie z tym radzić? Proszę Państwa, jest duża literatura na temat wolnych szkół i konkurencji. I są różne badania. Z niektórych wynika, że niektórych badań, że rzeczywiście może następować taka selekcja, jak pani mówi, z innych nie. Znam badania, z których wynika, że właśnie dopuszczenie wolnych szkół i konkurencji pomaga szczególnie dzieciom z gorszych rodzin. Więc nie można brać pod uwagę tylko części badań, a trzeba się zastanowić, i to się da zrobić, przy jakim systemie nie będziemy mieli tego, o co pani chodzi, a mianowicie jakiegoś narastającego rozwarstwienia w poziomie oferowanych usług. Ale chcę jeszcze jedno dodać. Jest absolutną iluzją sądzić, że nie ma rozwarstwienia w tym systemie, który mamy. To jest iluzja. To jest uleganie magii słowa, że jak jest publiczny, to realizuje misję publiczną. Jaką misję? Proszę Państwa, w Stanach Zjednoczonych są też badania. Przecież ludzie, są różnice w jakości szkół w zależności od miejsca. I następuje segmentacja przez migrację. Znaczy się ludzie przenoszą tam, gdzie jest lepsza szkoła. I co? Sprowadzimy prawo, które mówi zakaz opuszczania gminy? No to jest zakaz opuszczania gminy. No i już to jest logiczna konsekwencja. Jeżeli tak się chcemy zablokować ten mechanizm segmentacji, uważam, że zwolennicy socjalizmu w oświacie powinni zaproponować to rozwiązanie. Ad vocem, szanowny panie profesorze, rewiduję dyplomatycznie moje wcześniejsze pytanie. Czy wolna szkoła będzie trzecim planem profesora Balcerowicza, tym razem dotyczącym oświaty? Dziękuję. No, dziękuję za ukryte pochlebstwo pana pytaniu, ale nie ubiegam się, nie aspiruję do tego i nie z tą myślą przyszedłem tutaj do państwa, tylko jak chcę łatwo zauważyć, przyszedłem was trochę podbuntować. Ale nie to, że tam się jakaś tam parę wypowiedzi. To nie ma sensu. Trzeba się zorganizować. I zrobić grupę antyreszczeniową i proreformatorską. To jest mój główny cel tego spotkania. Sebastian Starzyński. Dobrze mnie słychać? Sebastian Starzyński. Ja mam wykształcenie ekonomiczne, jestem po SGH, prowadzę kilka firm, natomiast na tej konferencji, więc ja bardzo dobrze rozumiem,
jakby ten cel, który przyświeca tym czterem punktom, które pan powiedział, czyli zwiększenie efektywności środków wydawanych z budżetu, czy z prywatnych kieszeni tak naprawdę pośrednio. Natomiast wydaje mi się, że do tego, co pan powiedział, powinniśmy dołożyć jeszcze jeden bardzo, bardzo istotny cel, to znaczy dobro dzieci. A to nie było o tym mowy? Nawet jeżeli nie używałem co drugiego słowa dobro? Ja powiem w jakim aspekcie. Otóż bardzo ważnym elementem jest zmiana sposobu nauczania. I to, o czym pan mówi, czyli pozbycie się systemu edukacji tych najbardziej przestarzałych, niedostosowanych nauczycieli, tak naprawdę jest krokiem w tym kierunku, żeby też wesprzeć zmiany w systemie edukacji. Chodzi o to, że szkoła jest nudna, szkoła jest obowiązkowa, a tak naprawdę można byłoby to zmienić. I to wiele pojedynczych szkół w Polsce i na świecie potrafi to zrobić. I teraz branie tych wzorców, dobrych wzorców, wspartych zmianami też legislacyjnymi, żeby można było po prostu zmieniać kadrę nauczycielską. To już mówiliśmy. Dokładnie. I moim zdaniem to jest bardzo istotne, żeby też mówić o tym, że trzeba patrzeć się na ucznia i na to, żeby zmienić sam program nauczania na bardziej nowoczesny. Znaczy, okej. Okay. Proszę Państwa, dobro dzieci zależy od zachowania nauczycieli. To jest bardzo pracochłonna dziedzina. Podobnie jak dobro pacjenta zależy od zachowania lekarza. I teraz od czego z kolei zależy zachowanie nauczyciela, czy lekarza, czy każdego? Po pierwsze od selekcji. Jeżeli może być tak, że niezależnie od tego, co się robi, zostaje się w zawodzie, to już nie może to być dobre na szeroką skalę dla dzieci. No ja pamiętam zamierzchłe czasy, no, kiedy chodziłem do szkoły i mieliśmy takiego dyrektora, który lubi podnosić uczniów za uszy. No i tam był tym dyrektorem. Nie wiem, czy w dalszym ciągu te praktyki trwają, może nie. Po drugie, od systemu bodźców szeroko pojętych. Bo ludzie przeciętni nie są aniołami, czyli reagują. Lepsza praca musi się bardziej opłacać niż gorsza płaca. Jeśli nie, to zwykle przebijać się będzie gorsza praca niż lepsza praca. To wyraźnie widać przy na przykład w wymiarze sprawiedliwości, prokuratorze. Dla prokuratora jest obojętne, czy oskarży, bez wielkiego uzasadnienia, czy umorzy sprawę. No, w związku z tym mam wiele niewinnie ściganych osób. A sędziowie w 99% zatwierdzają wnioski prokuratorów. Zrobię dygresję. Z takiego raportu o niewinnych skazaniach wynika, że niektórzy sędziowie nie znają nawet kodeksu karnego. I zasądzają karę za dany czyn, których nie ma w kodeksie karnym, bo ich system oceny słusznie zapewnia im niezależność, ale nie ma żadnego innego mechanizmu. Żadnego innego mechanizmu rozliczania z jakości pracy. Także generalnie oczywiście zgadzam się z panem. Bożena Kaczor, Liceum we Włoszczowie. Panie profesorze, do efektywności wykorzystania środków publicznych taki przykład. W mojej małej miejscowości w PRL-u było jedno liceum, dwa zespoły szkół. Teraz przy wolnym rynku jest podobnie, tylko do zespołów szkół wprowadzono licea ogólnokształcące. I wykorzystanie środków, o które może się ubiegać dyrektor szkoły. Ja jako dyrektor liceum piszę o dodatkowe godziny, które zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji może organ prowadzący przydzielić jako 3 do oddziału. Dlaczego piszę? No tak się składa, że jestem jedyną szkołą w mieście, jestem szkołą, dyrektorem takiej szkoły, gdzie 60% uczniów zdaje 2 i 3 przedmioty na poziomie rozszerzonym na maturze ze świetnymi wynikami. Jeszcze jedno pytanie. Na poziomie rozszerzonym powyżej 80%. W tamtych dwóch zespołach szkół w liceach ogólnokształcących próbują zdawać jedna, dwie osoby. Ale dyrektorzy tamtych szkół też piszą o dodatkowe godziny. I co ciekawe, tamten dyrektor decyzją politycznego organu prowadzącego dostał 10 godzin na fizjoterapię do liceum. A moi uczniowie
ubiegali się o możliwość uczenia się trzeciego języka obcego. Oczywiście nie dostaliśmy, ponieważ w szkole jest mniej uczniów. I zapisy w rozporządzeniach ministra edukacji narodowej, gdyby były konkretniejsze na efekty, myślę, że może byłoby to inaczej rozliczone. Ja zakładam, że wdrażanie nowej podstawy programowej w połączeniu z mechanizmami rynkowymi zadaje sobie pytanie, co będzie z tych 10 godzin, jaki efekt przyznanych na fizjoterapię do liceum? Kwalifikacje zawodowe? Po liceum? I w związku z tym rzeczywiście trudno się dyrektoruje w szkole publicznej, bo to, co pan profesor powiedział, polityczny organ prowadzący podejmuje różne decyzje, niekoniecznie nastawione później na rozliczenie efektów. Dziękuję bardzo. No, proszę Państwa, pani pokazała przykład konsekwencji określonego modelu. W ramach tego modelu jakie są rozwiązania? Zapisać się do lokalnej partii rządzącej. Ale generalnie nie rekomenduję tego modelu. Jeszcze, proszę Państwa, ze względu na to, że mam spotkanie z następnym środowiskiem, które starałem się zbuntować, jeszcze jedno pytanie. Monika Ebert, Stowarzyszenie Rodziców TU zajmuje się wczesną edukacją, przede wszystkim przedszkolami, żłobkami, również na terenach wiejskich. I mam pytanie następujące. Jaki pana zdaniem powinien być wpływ instytucji, które dysponują pieniędzmi, czy subwencją państwową, czy dotacją, czy tutaj mówimy o samorządach, na jakość tej edukacji, na jakby wewnętrzne mechanizmy mierzenia tej edukacji wewnątrz placówek? Bo powiedział pan o wskaźnikach takich wyjściowych, czyli efektywność samej edukacji, czyli no, nakłady wobec efektów oraz na przykład ilość absolwentów, którzy mają pracę. Mamy do czynienia z taką tendencją w naszym państwie rozrostu ewaluacji wewnętrznej, rozmaitych form kontrolowania wewnętrznego. Pytam się o to również z tego powodu, że poza takim procesem przekształcania placówek publicznych w niepubliczne istnieje również pomysł odwrotny, przekształcania placówek niepublicznych w publiczne, aby otrzymywał na przykład przedszkola tę samą wysokość dotacji, ale w zamian za pewien standard oświatowy, oczywiście podlegający kontroli wtedy zewnętrznej. No i moje pytanie, właśnie prośba o komentarz tej kwestii. Znaczy po pierwsze w tym prostym generalnym modelu, które zarysowałem, co ma ostatecznie decydować o przydziale pieniędzy. Przepraszam, nie, pieniądz nie będzie przydzielany, tylko będzie uzyskiwany poprzez konkurencję w ramach bonu oświatowego. Kategorie przydział i wniosek to są kategorie socjalizmu. Model nakazowo-rozdzielczy opierał się na czym? Na wniosku i przydziale i na sile przebicia. Tak, znajomości, układy się liczyły, więc to jest generalne. Powiedziałem o bardzo ważnym elemencie, którego tu nie jestem w stanie skonkretyzować, ale da się skonkretyzować, a mianowicie rzetelna informacja dla odbiorców, żeby wybór konsumentów, w tym wypadku rodziców, uczniów, nie był łatwo manipulowany, żeby opierał się, żeby on był w miarę racjonalny. Natomiast przekształcenia w obie strony oczywiście. Byle nie tak, że jak się przekształcisz, jak się socjalizujesz, to dostaniesz dodatkowe pieniądze za to. Od socjalizmu. To już wtedy żadne przekształcenie. Równe warunki gry. Jeżeli akurat się zdarzy, że w warunkach szkoły, przepraszam, publicznej, w danym wypadku będzie się lepiej działać, proszę bardzo. Generalnie nie sądzę, że w tym modelu byłoby masowe przekształcanie się tych niepublicznych w publiczne. Tak jak telewizje prywatne nie przekształcają się w publiczne, bo nie da się tam pić tyle herbaty. Ja bywam w jednej i drugiej i widzę, że w przeliczeniu na godzinę programu jest 4 razy więcej zatrudnionych w telewizji publicznej i to się nazywa misja publiczna. Dziękuję. Bardzo dziękujemy panie profesorze. Ja jeszcze chcę przy okazji wręczyć egzemplarz dyrektora szkoły z wywiadem
z profesorem Leszkiem Barcelowiczem, który się ukazał we wrześniowym numerze. No dostanę listę osób, które się zorganizowały w proreformatorską grupę.